Zapadł piękny wieczór, tutaj w Saint-Mystère, w Profesor Layton i Tajemnicza Wioska. Witajcie. Nadal jesteśmy tutaj na poszukiwaniach Ramona, ale zapewne teraz poznamy o wiele innych postaci, które będą mogły nam coś o tym powiedzieć, teraz kiedy zapadła noc, na przykład jakichś gangsterów i tak dalej. Jak każdy dobrze wie, miasto można dobrze poznać, szczególnie w nocy, kiedy pokazuje swoją prawdziwą twarz, co? No cóż, teraz kiedy ta młoda kobita się już nie śmieje, możemy ją zapytać o coś. To jest taka zwykła gówniara, prawda? Tak naprawdę. Bardzo mi przykro, młoda damo, muszę ją tak nazywać, serio. Szukamy kogoś i... bardzo mi przykro, ale nie mogę wam pomóc. I mówiąc nie mogę, mam na myśli, że nie chcę. Ledwo znałam Ramona, ledwo z nim kiedyś rozmawiałam. I nie jestem zainteresowana w jego poszukiwaniach. Hihihihi. Tym bardziej, że jest gejem, a ja wolę takich innych. Ale ty też jesteś dla mnie za stary, a ty za młody, więc... nikogo nie ma tutaj, kto by do mnie pasował, jestem taka arogancka. Ale może może wam jakoś pomogę, jeżeli rozwiążecie dla mnie tą zagadkę. Tihihi. Jak ja jej nie lubię. Za kogo ty się masz, młoda damo? O, profesor Layton stał się dość niegrzeczny, albo wkurzył się. Aha. Jakie to dziwne, co? Mhm. Czekajcie, chyba pamiętam. Tak, pamiętam. Typ. Com. P. E. Oh, fuck. O, udało się mi napisać A. Shit. S. Odpowiedzią na to zadanie jest kompas. Nie czytam go nawet. Wiem, że odpowiedzią jest kompas. Sprawdziłem to jeszcze wcześniej. Zaglądałem tam trochę, żeby zobaczyć, jakie zagadki mamy i to akurat zapamiętałem. Okej. Bo. Sławki, uspokójcie się. Z 1319 pikaratów. No niesamowite. No właśnie, kompas. Ciekawa zagadka. Tihihi. Wiesz, słyszałam, że trzeba być ostrożnym na ulicach Saint-Mystère w nocy. Jeżeli nie jesteś ostrożny, możesz wpaść szybko w kłopoty. I założę się, że Ramon nie był ostrożny. Co masz na myśli? Ty! Layton też jej nie lubi, co? Ale za to dała nam coś ładnego, taki puzzle. Puzzle. Kawałek mapy. Czy tam obrazu? Żera! Co tam u ciebie, Żera? Znowu coś zgubiłeś? Monetę czy coś? O mój Boże! Co mam zrobić? Czy wpadłeś w kłopoty, panie? Popatrz tutaj, popatrzmy. Silny, młody. O, jesteś idealny. Na pewno masz dobre i zdrowe plecy. O, dzięki Bogu, że tu przyszedłeś. Przepraszam. Szukałem tutaj wszędzie i nie mogę tego znaleźć. Wydaje się, że musiałem to gdzieś zgubić, kiedy byłem w parku tego wieczora. Poszedłbym tam i poszukał, ale jest dość ciemno, wiesz? Zgubiłbym się w ciemności. Tak, jest strasznie. To nie ma z tym nic wspólnego. Chodzi tylko o to, że ja nie jestem już takim skocznym kurczakiem. Skocznym kurczakiem, czyli nie jestem już taki młody. Pewnie to oznacza. W Ace Attorney też było takie jedno zdanie, kiedy sędzia powiedział, nie jestem już skocznym kurczakiem. No, chyba oznacza to, że nie jestem już taki młody jak kiedyś i nie mogę nie mogę skoczyć. No, powiedzmy tak. I moje oczy też dużo... Moim oczom też dużo brakuje do perfekcji. Więc co ty na to, słonko? Pomógłbyś mi odnaleźć to coś w parku? Co? Ale jesteśmy w środku śledztwa. Spokojnie, Luke. Nie, Luke. Nie ma powodu, żeby być niegrzecznym. W końcu i tak w parku można by coś znaleźć, prawda? No dobrze, może to nam dać jakieś nowe informacje dla naszej sprawy. A przy okazji, możemy też pomóc temu dżentelmenowi. Temu panu. To należy wszystko do obowiązków dżentelmena, pomaganie innym. Wyśmienicie. Będę tutaj czekał, aż przyjdziecie. Liczę na was. Jeszcze jedna rzecz, proszę pana. Jeden ważny szczegół. Czego tak w ogóle pan szuka? Albo raczej, co pan zgubił? Zgubiłem? Co to było? O tak, to była mój zegarek. Mój najlepszy zegarek na rękę. Proszę, przynieś mi go z powrotem, słonko. On naprawdę mógłby być sędzią, prawda? On mógłby być sędzią.
w świecie Ace Attorney. Nie, nie znowu ty! Cholera, nie chciałem z tobą gadać! Nie śmiej się ze mnie, ty. Gówniaro. Naprawdę taka... nienawidzę takich. Aha! No właśnie, tak się pojawia, tak to wygląda, kiedy pies nam pokazuje, że coś tu jest w pobliżu. Tam jest park, do parku też pójdziemy, ale na razie jeszcze nie, na razie tylko pogadamy z Dickiem. A kurde, lubię go. Wygląda jak taki idiota prawdziwy, nie wiem dlaczego, ale lubię idiotów. Gerard znowu coś gubił? Chyba się powoli starzeje, cały czas gubi rzeczy. Co tym razem zgubił? Nie czekaj, daj mi zgadnąć. Zgaduj zgadula? A, swój zegarek, co? Dokładnie. Zgubił swój zegarek. Czy znalazłeś go gdzieś? Jup. Tak, tak. Tak naprawdę to Beatrice go znalazła, wiesz? Spóźniłem się, albo wyprzedziła mnie i znalazła to. Zanim się zdążyłem z nią zagadać, to zdecydowała, że przyniesie go, znaczy, że... no, że przechowa go do jutra, powiedzmy tak. Kurczę, zapomniałem polskiego słowa do in. Hotel, tak jakby. Nocleg. Gospoda. Idź do gospody, żeby ją zapytać. Jeżeli chcesz o to zapytać. Ale zanim pójdziesz, to rozwiążesz dla mnie zagadkę? Ciemne miejsca są naprawdę niesamowite, wiesz? Zawsze mi tutaj na zagadki, no pięknie. Tak, tak, mogę ci pomóc. Też dialogi, kiedy pytają o zagadkę, są zawsze tak skonstruowane tak samo. Popatrz gwiazdy i zobacz, czy tam coś znajdziesz, co? Pięć dużych... aha. Chyba wiem, o co tutaj nas czeka, czekaj. Pup. Pup. Tylko jak to zrobić, czekaj. Wiem, czego szukam, ale nie wiem, jak to zrobić. Musi tu wyjść pentagram, ludzie. Pentagram musi wyjść. Czy to możliwe, żeby to tak, wyszło? Nie wiem. Wygląda dość... dziwnie. Tutaj. Ha! To takie łatwe, kurde, było, tylko tego drzewa na dole nie zauważyłem. Nie wiedziałem, jak to... okej, ale tak z tymi gwiazdami tutaj wiedziałem. Czekaj, to na pewno jest zadanie, że muszę to tutaj z drzewem. Dobra, w każdym razie, to jest pentagram, ludzie. Mamy pentagram. Ciekawe, czy będzie dobrze. Yeah! Odpowiedź prawidłowa. Niesamowite. No, czasem dobrze zaglądać do... zagranicznych walkthrough. No, dobra robota, dzięki. W końcu mogę sobie... bla, 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 coś tam. No, dzięki. Ja idę spać. Dziękuję. Nie zapomnij pójść do Beatrice. Tak, super. Do jutra. Ja, dobranoc. Chodź, Luke, idziemy. Dobranoc. A dla Luka oczywiście. Pluszowy misiaczek. Dla Luka, bo Luke sobie bez niego nie poradzi. Kurde, przez niego chce mi się też jebać. Kurde. Przepraszam, chciałem ziewać przez tego kolesia. Tutaj. O, witajcie, chłopcy, już wróciliście na noc? W końcu? Tak naprawdę to nie, przyszliśmy tylko po zegarek, który został, który pani znalazła w parku. O, to stare coś. Należy do ciebie, profesorze? O nie, to należy do Gerarda. Do Gerarda. Zgubił go dzisiaj w mieście. Zapytał mnie, czym mogę to dla niego znaleźć. O, dlaczego nie jestem zaskoczona? Ten człowiek cały czas gubi swoje rzeczy. Gubi te rzeczy częściej niż kot, który siedzi na ognisku. Czy tam w kominku. No dobrze, proszę to zegarek. Coś tak już podejrzewałem, że może należeć do Gerarda. Myślałem sobie, nie, taki profesor nie nosiłby takich, albo raczej profesor jest zbyt elegancki, żeby nosić takie stare coś. Dziękuję bardzo.
I dostaliśmy zegarek. O tak, tak przy okazji, czy widziała pani kiedykolwiek Ramona? Albo czy widziała pani Ramona? Ramona? Chudego mężczyznę z fioletowymi ustami? Nie, nie widziałem go dzisiaj. Ale trzeba powiedzieć, że... Ale tak przy okazji, jeżeli nie patrzeć na jego eleganckie ubranie, to jest on naprawdę prawdziwym próżnikiem. Cały czas jest tylko w kawiarni. Może tam go... albo często przesiada w kawiarni, może tam zapytacie. Rozumiem, w takiej sprawie... Pójdziemy do kawiarni. Kawiarnia ma o tej godzinie otwarte, tak na noc? Okej, ciekawe. Może pani zostawić drzwi otwarte jeszcze trochę dłużej? O, nie martw się, profesorze. Inni goście też wracają późno w nocy, albo są dopiero późno w nocy wracają. Przy okazji drzwi są zawsze otwarte dla takich dżentelmenów jak wy. No to bardzo miły, Beatrice. Nawet jeżeli wygląda jak taki prawdziwy, jak taka prawdziwa, no... potwornica, to jest bardzo miła. Jak moja, jak taka jedna, no wykładowczyni, wykładowca, taka, no... jak to opinię, no wykładowca, no... Profesorka, wykładowca w klubie bezrobotnych, w którym kiedyś byłem. Ona też wyglądała tak, jak wyglądała jak... jak ta meduza z Ariel, ale była naprawdę miła i naprawdę śmieszna, fajna i tak dalej, to moja ulubiona wykładowczyni ogólnie. Tak wspomnienia wracają, uiii. No więc znalazłeś zegarek, ty? A jasne, oczywiście. Dżentelmen zawsze dotrzymuje słowa, tak? Może tutaj proszę. Tak przy okazji, Jesteśmy zmartwieni o Ramona, nie wiemy gdzie on jest. Musimy wrócić do naszych poszukiwań. O, tak, sen Mister jest naprawdę dziwny, jeżeli chodzi o to. Patrząc nawet na tą małą wielkość miasta, to i tak może być wielkim wyzwaniem, żeby znaleźć ludzi. Jest to, jak to ma takie uczucie, albo raczej sprawia to uczucie, jakby się biegało cały czas przez labirynt. A przy okazji, jeżeli chodzi o labirynty, czy znasz tą zagadkę, przyjacielu? Czy tam słonko? Ale naprawdę musimy wracać do... no... Layton jest za miły, rozwiążę zagadkę. Ja tutaj pamiętam. O tu, pup. Którego wyjścia nie wybierze nasz przyjaciel? Którego wyjścia nie wybierze złodziej? Wbiegnie tędy, może uciec wszędzie, może biec w każdą uliczkę, tylko nie tutaj. Dlaczego? Bo tu nic nie ma. To jest ściana. Za chwilę nam to pokażą. Pip, pip, pip. No właśnie, tu jest ściana, tu nie wyjdziesz. Pup. Chyba, że wytłumaczenie jest inne, ja sobie to tak wytłumaczyłem. O, jesteś naprawdę dobry. Tak, tak, super, idź do kawiarni, tam możesz znaleźć naprawdę zarąbistych ludzi. Tak, super. Już dobrze, to nie jest ważne. A, patrzcie, dywan dla Luka. Luke też dostał dywanik, chociaż chyba Luke już ma dywanik, zobaczmy tutaj. Nie musimy już zbierać gizmo, to możemy tutaj pokój już sobie uzbierać. A ty masz dwa, co? A patrzcie, są szczęśliwi. Nie. What a dump! Jak to głup... Wiesz co, tutaj miś... Dobra. Musimy też patrzeć na to, co mówią. Tak. Oni nie stają się szczęśliwsi. Nie wiem, co mam jeszcze z nimi zrobić. Myślę, że ten dywan jest lepszy dla Laytona. No, też mi się tak wydaje. Aha, czyli lubisz okrągłe rzeczy, Luke. Dobra, ale to mnie boli trochę, że nie jesteście szczęśliwsi. Jak tam z obrazem? Ile części mamy już? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, nieźle. Wszystko możemy tutaj tak jakby ustawić już. O nie. Dobra, zrobimy to później, kiedy będziemy mieli już wszystkie, tak? Tak, oczywiście. Więc powiedziałbym, że przechodzimy dalej. W końcu. Bo tutaj chyba już nikogo nie znajdziemy, co? Albo niczego ciekawego. Aha,
Okej, tutaj niczego nie znajdziemy. Okej. A. Tutaj niczego nie znajdziemy. Czyli mamy tylko tą część miasta odblokowaną. A patrzcie, znowu kot. Będzie znowu zagadka z kotem. Profesorze, może znowu ma pan jakąś zagadkę z kotem? O tak, zawsze coś znajdę. Niby nie mam czasu, ale i tak na zagadkę z kotem zawsze jest czas. Mhm. 5 kotów złapało 5 mysz 5 minut. Więc ile kotów trzeba, żeby znaleźć 100 mysz w 100 minut? Ludzie, 5 kotów złapało 5 mysz w 5 minut. 5 kotów złapie też 100 mysz w 100 minut. 5. Nie 3, 5. Czy to wygląda jak piątka? To, piątka. To było to, znowu takie pytanie łapliwe trochę, takie... Jakby to nazwać? No, podeszło nas trochę tak jakby, takie... Można łatwo się pomylić. Ło, ale góra myszy. To jak w tej bajce, w tej starej baśni. Myszy zjedzą później króla. No, te koty powinny uważać, później zostaną właśnie przez myszy zjedzone. No, no. Lepiej nie przesadzać. Dobra robota, Luke. O, znowu kawałek obraza, świetnie. Na to zawsze mamy czas. A ty co mi powiesz? Dobry wieczór, tak, tak. Mam dla was zagadkę, wiecie? Proszę bardzo, popatrzcie. Co to będzie za... 1000 razy. Zagadka 1000 razy. O! Okej. Mhm. To jest fajne. To jest fajne zadanie. Muszę wam powiedzieć, mamy 3 linie i one są tak jakby jakimś tajemnym przekazem. Tak, patrząc na to, nie mają sensu. Nie mają sensu, jak się na nie patrzy. Ale musimy tutaj do każdej linii dać, każdej linii dać tą samą literę. Na koniec, tą samą literę, to wtedy będzie sens. Jak myślicie, jaka to litera jest? M. Ciekawi was teraz dlaczego? Za chwilę zobaczycie. Wytłumaczenie jest fajne. Okej, okay. No, dawaj, dawaj. 1 metr, 100 milimetrów. Pop! 1000. Rozumiecie? Świetne. Niesamowite. Ta zagadka mi się strasznie podoba. Już dobrze. Leighton raczej czyta, bo Luke nie potrafi czytać. W tamtych czasach młodzi chłopcy jeszcze nie czytali. Albo wielu nie umiało czytać. Powiedzmy tak. Marco! Co tam u ciebie? Wiem, że Luke potrafi czytać tak przy okazji. Hej, wi, nagle szukacie Ramona, co? O, oczywiście, definitywnie szukacie Ramona. No więc, nadal nie znaleźliście tego kolesia? Słuchajcie, ulice są naprawdę niebezpieczne, w nocy. Szalenie niebezpieczne. Nie możesz biegać po tym mieście z dzieciakiem. Z powodu, że jest niebezpiecznie, szalenie niebezpiecznie. Chciałbym ukarać wasz rozum. Chciałbym ukarać wasz rozum zagadką, ale jestem pewny, że ją i tak rozwiążecie, tak? No jasne. Jak ja lubię tego kolesia, ten sposób, w jaki mówi. Cholernie, to jest zajebiste, tak? No, dupa cię swędzi? Oczywiście, że cię dupa swędzi, of course. Oh yeah. Takie fajne. Dobra, to też jest fajna zagadka, cholera. Mamy tutaj litery. I jednej brakuje. I musimy zgadnąć, co to za litera, czyli musi pasować do reszty. To musi być jakaś kolejność. I musimy właśnie pomyśleć, co oznacza każda litera. Alfabet? Nie. Alfabet od tyłu? Też nie. Litery się powtarzają. Rasy psów? Nie. Gwiazdy? Nie. Horoskopy? Nie. Musi być jakaś lista rzeczy, jakaś jedna lista rzeczy, która się... I to musi być zawsze po kolei jedna litera z tej listy. No cóż. Może są to... Koty? Nie. Może są to postacie z tej gry, które w kolejności, której je spotkaliśmy? Nie. OTTF. SSENT. A może to odliczanie od 1 do 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Czyli 5. F. Musimy wpisać F. F. No, super, nie? Nie L. Nie Elvis Presley, nie E. Tu.
Nie C. Bo jak to mam narysować, cholera? Pup. Nie R. Nie L. Nie... Nie P. Nie P. F jak Franco. Nie P jak Potter. F. Nie P. F. F. Spokojnie, chwila. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Nie T. Cholera, no. Co ty robisz? Tu. Nie G. F. Nie S. Kurde. Nie cierpię tego. Fo. Nie cierpię tego gówna. F. F. Ficken. Ficken. Fuck. Cholera jasna, no. F. Jak fujara. Jak Frankenstein. Jak fiut. Jak flet. Jak Franco. Nie, 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 prawie, nie, nie! Ha, ty pintrał! O! No w końcu. O mój Boże, to było takie męczące. A teraz musiało być jeszcze nie, nie tak, nie? To jest też fajna zagadka. No cóż, wygląda na to, że ją rozwiązaliście, tak? Oczywiście, że jesteście... niesamowici. To oczywiście, że taki... Taki ogromny muszczek, taki geniusz jak pan coś takiego rozwiąże. Jeżeli szukacie kawiarni, to jest tutaj. Ale już dawno minął czas, kiedy dzieciaki powinny być w łóżku. Wiesz? Już dawno minął. Tak przy okazji. Tak przy okazji, wiesz, że może zacząć w każdej chwili robić dźwięki, prawda? Oczywiście. Uwierzcie mi, profesorze. Wracajcie do gospody, yeah? Yeah. Wracajcie do gospody. Dla Luka teraz to że oni tutaj wszyscy mają takie prezenty, oni chcą się pozbyć swoich starych mebli i je tutaj rozdają. Cholera jasna. Jak ja lubię Marko. Marko jest fajny. Marko! Zróbcie sobie samemu sami przysługę i wróćcie na noc do gospody. To byłoby najmądrzejsze, co możecie zrobić, to wrócić do domu i spać. Lubię go. Cholera jasna, tak fajnie wygląda. Przypomina mi trochę postacie z kreskówki Wunschpunsch. Dobra ludzie, jesteśmy teraz tutaj i tu jest zagadka. Ale z nią poradzimy sobie w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty, a ja zobaczę, co możemy zrobić. W następnym odcinku, prawdopodobnie gdzieś pod koniec, zobaczymy niesamowicie fajną scenę, chociaż może zachowam ją sobie na początek następnego odcinka. Chociaż nie, zrobimy to pod koniec następnego odcinka, jakoś tak dostaniecie tą scenę, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Najfajniejsza scena całej gry, moim zdaniem. Na razie, cześć.